Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w drugiej części czytania Miłość i Uczucia do końca 2024 roku. To jest czytanie dla znaków od wagi do ryb, czyli waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik i ryby. Poprzednia część jest na kanale od barana do panny. Moi drodzy, zaczynamy. Pamiętajcie o włączeniu subskrypcji, pamiętajcie o włączeniu powiadomień, czyli dzwoneczka, bo kiedy włączycie subskrypcję i powiadomienie, wtedy, czyli dzwoneczek, wtedy będziecie mieć możliwość otrzymywania tych powiadomień, dzięki którym nie ominie Was żadne czytanie, bo przynajmniej otrzymacie powiadomienie na czas. Pamiętajcie też, kochani, o lajkach i o komentarzach. Komentarze, kochani, pomagają w rozwoju kanału, także jeżeli chcecie, żeby czytania dotarły do większej liczby z Was, to zapraszam do aktywności pod filmami. I zaczynamy. To będą teraz wagi. Wagi, ok. Miłość, uczucia. Co w miłości, co w uczuciach do końca 2024 roku. Piątka mieczy. Piątka mieczy, uwagi. A tak, dobra. Oraz dziewiątka kielichów. Dobra. Drogie wagi. A w tej piątce mieczy możecie się jeszcze w tym roku troszeczkę zastanawiać, bo tutaj no mamy jakby nie było dużo tej energii mieczy, dużo energii myśli, logiki. No tutaj weźmiecie mocno pod uwagę logikę co do pewnej znajomości, co do pewnej relacji, co do pewnej sytuacji, bo w pięciu mieczach to tak jakby troszeczkę relacja z osobą była stresogenna. Może chodzi o taką osobę, która musi mieć zawsze rację. Możecie poznać taką osobę. Może to być osoba, którą Wy na przykład będziecie zainteresowani uczuciowo do relacji, do związku. No, osoba będzie taka trochę reprezentowała takie stanowisko, że interesuje ją wyłącznie zwycięstwo. Niezbyt będzie kierowała się Waszymi odczuciami, tylko własnymi. To tak. Wiecie, ktoś, kto chce mieć zawsze rację. Może to być też trochę osoba mało uczuciowa, żeby nie powiedzieć, że bez uczuć, która kieruje się własnymi interesami. Słuchajcie, może się tutaj zdarzyć jakiś konflikt, jeżeli chodzi o relacje, znajomości i związki, czy to z nową osobą, czy z obecną osobą. No, możecie mieć poczucie albo jakiejś przegranej, albo że coś po prostu się nie powiedzie. Mogą się nie zrealizować, tutaj nie spełnić jakieś moje drogie wagi, jakieś plany. I no, możecie poczuć jakąś tam przegraną porażkę, albo po prostu albo przegraną walkę, albo przerwaną bitwę, albo może to nie do końca się zrealizować w tym roku tak, jakbyście tego chcieli. Może tą drugą część roku spędzicie jednak jeszcze na walce o czyjeś uczucia, na walkę o związek, walkę o relacje. Tak jakbyście byli skupieni na działaniach, które są podporządkowane wyłącznie jednemu celowi. To może też zapowiadać jakieś pragnienie, jakieś wagi. Pragnienie, które jest takie, moi drodzy, nierealne w tym roku. W tym roku nierealne. Może też ktoś zdobyć się na jakieś nie do końca uczciwe posunięcie. No to już od Was zależy, w jaki sposób działacie. Bardziej to jest wszystko na poziomie myśli, ale no tak jak mówię, może się wydarzyć jakaś kłótnia, jakieś nieporozumienie. No, może to być czyjeś zachowanie nie do końca szczere, może nawet podstępne, trochę zdradliwe. Może to być po prostu manipulacja, więc uważajcie na manipulację, na osobę, która będzie manipulowała w Waszej relacji, w Waszym związku, w Waszej znajomości. No bo ktoś tu będzie starał się złożyć jakąś fałszywą obietnicę. No.
Mamy tutaj dziewiątkę kielichów, niby finalnie. I to może mówić o zadowoleniu. Zadowoleniu i korzystaniu z życia. Moi drodzy, ale to też pokazuje dobre prognozy na przyszłość. Pomimo tej piątki mieczy, dziewięć kielichów mówi, że przyszłość pokazuje się tutaj w jasnych barwach, w pozytywach i mówi o emocjonalnym spełnieniu. Więc tutaj szykuje się finalnie emocjonalne spełnienie dla Was, zadowolenie i radość z tego, w jaki sposób będziecie żyć, funkcjonować w relacji, w związku. Zadowolenie z siebie i przyjdzie równowaga. Więc finalnie przyjdzie równowaga. Może to być też rada, aby tą równowagę, kochani, zaprowadzić do waszego życia. Radą w dziewiątce pucharów jest też to, abyście sprawiali sobie samemu przyjemność po prostu. Nie czekali, aż ktoś wam, moi drodzy, zrobi coś przyjemnego, miłego, pozytywnego, tylko po prostu sprawdźcie przyjemność sobie sami też. Nie odmawiajcie sobie przyjemności. Kierujcie się spokojem. A no tutaj sporo satysfakcji. Może być spełnienie marzenia, korzystanie właśnie z tego co fizyczne, z tego co z prostych uroków życia, z codzienności tak naprawdę. Wiecie co, wy też możecie zamykać w drugiej połowie roku jakiś ważny okres w waszym życiu, ale tak z satysfakcją, z przyjemnie spędzonym czasem i stabilizacją. Uda się tutaj osiągnąć jakiś wyznaczony cel, ustabilizować tryb życia. Może, kochani, może to być nawet taki czas, w którym będziecie chętniej spotykać się z przyjaciółmi, z rodziną. Też. Pomyślna relacja, pomimo że piątka mieczy się pokazuje, więc po jakiejś kłótni, po jakimś nieporozumieniu tutaj nastąpi spełnienie. Więc no, konflikt zostanie zażegnany, tak? Skorpiony mają piątkę kielichów. I jaka na to rada? Sąd ostateczny. Piątka kielichów i sąd ostateczny. Drogi Skorpiony, no, wasza druga połówka roku, jeżeli chodzi o uczucia i o miłość, zapowiada się troszeczkę dla kogoś, moi drodzy, brakiem wsparcia albo uczuciowego, emocjonalnego, albo finansowego. Tutaj możecie czegoś żałować. Może to być jakiś żal i smutek po tym, co utraciliście. Może w pierwszej połowie roku utraciliście kogoś w relacji, w związku, albo zakończyliście jakąś relację. A może po prostu, tak jakbyście się w drugiej części roku żegnali z czymś, a raczej z kimś, kto już miałby do waszego życia nie powrócić. Słuchajcie, tutaj może być rozstanie w miłości, tu może rozpaść się relacja, rozpaść się związek, tu może być cierpienie emocjonalne. Ale moi drodzy, widoki na przyszłość są dobre. W związku z czym nie ma sensu martwić się zaistniałym problemem, bo szczęście jest blisko. Pomimo, że możecie czuć rozczarowanie, jakieś przygnębienie, możecie mieć uczucie, że jakaś relacja, jakaś znajomość lub jakiś związek, który miał przynosić radość i przyjemność, no właśnie przynosi rozczarowanie, tak? Może tak być. Natomiast trzeba by tutaj dostrzec pozostałe dwa kielichy, które stoją nieprzewrócone, że nie wszystko stracone, moje drogie skorpiony. Nie wszystko stracone. Tak więc, jeżeli będziecie czuć bezsilność, czy po prostu znajdziecie się w relacji, w związku skomplikowanym, tak, że skomplikuje wam się jakaś relacja uczuciowo, czy to będzie rozstanie, czy to będzie zamykanie pewnego etapu w życiu. No to kochani, może mieć miejsce jakieś rozpamiętywanie przeszłości w tej drugiej połowie roku, albo nawet poświęcenie się dla kogoś. To jest też tak bardzo możliwe, że możecie się dla kogoś poświęcić. W każdym razie tutaj może powinna to usłyszeć też jedna osoba. Pokazuje się u kogoś jakby brak rozeznania we własnych uczuciach.
Możecie czuć się samotni, bo albo nie będziecie chcieć jakiegoś wsparcia od kogoś uczuciowego, no albo jakby nie otrzymacie go i możecie z tego tytułu poczuć taką samotność trochę. Słuchajcie, mogą jakieś wspomnienia Wam przeszkadzać w drugiej części roku. Może dominować jakieś poczucie winy w Was też. Będziecie bardziej zajmowali się analizą dotychczasowego życia uczuciowego, być może przewartościowaniem, jakąś przemianą duchową. No, bardzo możliwe. W radzie, we wskazówce jest sąd ostateczny. No, moi drodzy, to jest karta dużych arkan. Mogłaby mówić o powrocie do osoby z przeszłości, nie wiem, o powrocie do męża, żony, partnera, partnerki. Ale przede wszystkim wskazówką i radą z karty sądu jest to, abyście wyzwolili samego siebie. To jest być może konieczne i potrzebne. Tu może się finalnie pokazać poznanie nowej osoby, nowej partnerki, nowego partnera dla osób, które są wolne lub dla osób, które są po rozstaniu. No to finalnie jest tutaj, może być nowa osoba, ale to może być też osoba z przeszłości. Przełomowy czas polega na odrodzeniu uczuć. Tu mogą się odrodzić uczucia. Tu może być odrodzenie uczuć, tu jest zgoda i mogą tutaj nastąpić spore zmiany w życiu Waszej rodziny, w Waszym życiu. U kogoś może być rozwód przy tej piątce kielichów, a u kogoś innego może być małżeństwo. Więc zmiana tutaj jest, jest to, moi drodzy, też rozwiązanie pewnego problemu, pewnych problemów. Sąd ostateczny mówi też o tym, abyście mieli oczy szeroko otwarte i wypatrywali wszystkich okoliczności, które będą sprzyjały temu, aby rozwiązać jakiś problem. Trzeba będzie być i przygotowanym, i uważnym. Także no, to może być ta druga połowa roku, może być czasem, w którym nastąpi rozwiązanie jakiegoś problemu lub problemów, które ciągnęły się od dłuższego czasu. Moje drogie skorpiony, więc chyba dobrze. Chyba dobrze. Następnie mamy po skorpionach, kogo my mamy? Strzelczyki mamy po skorpionach. Strzelce mają 4 pentakle. I rada. Świat. Okej. Okay. Strzelce mają 4 pentakle. Oj, odwróciłam odwrotnie. 4 pentakle, świat. Moje drogie strzelczyki, wy będziecie w drugiej połowie roku bardziej trzymać się sytuacji raczej takiej stabilnej, ugruntowanej relacji, sytuacji, osoby, związku. Być może będziecie kurczowo trzymać się partnera, partnerki, męża, żony, bardzo możliwe. Możecie też komuś, kochani, jakby to Wam powiedzieć, Możecie zdać sobie sprawę, że Wasza relacja albo przestała się rozwijać, związek, albo trwa jakby z przyzwyczajenia. No, może trochę brakować spontaniczności, jakiejś iskry, która mogłaby na nowo tą relację, ten związek rozpalić. Może nawet odrobiny szaleństwa. Mogą się pojawić jakieś wewnętrzne napięcia w relacjach, w związkach, ale one byłyby spowodowane jakby brakiem pewności co do uczuć drugiej osoby. Ewentualnie pokazuje się tutaj bardziej relacja, związek z wyrachowania. Tak, z konieczności, z wyrachowania, z przekalkulowania. No trochę tak nie do końca tutaj ktoś ma wobec kogoś uczucia, a jakby jest w relacji, w związku lub będzie tworzyć tą relację, związek, bo to się opłaca.
materialnie, finansowo. Chodzi o stabilizację. Chodzi o jakieś, wiecie, finansowanie też. No wy być może, widzicie, wy być może, kochani, możecie poznać też taką osobę, jeżeli nie macie nikogo w relacji, w związku. Możecie poznać osobę, która no niechętnie, niewiele będzie na swój temat chciała mówić, a raczej osobę małomówną, która będzie mocno kontrolowała i ograniczała wydatki. Jest też taka możliwość. No właśnie, tu się pokazuje osoba nastawiona na realizację konkretnego celu. Celem osoby może być stabilność, relacja, takie trzymanie się kurczowe po prostu bezpieczeństwa finansowego czyjegoś, nie? To jest tak, jakby ktoś dawał komuś tą stabilizację, jakąś stabilizację, bo tu nie ma dużej stabilizacji, tu jest niewielka stabilizacja, ale jakaś jest i komuś to, kochani, odpowiada. Ktoś się tego trzyma tutaj, w tej drugiej połowie roku, z Was. Chyba, że ktoś Was się trzyma. Słuchajcie, a karta świat radzi Wam, żebyście odnaleźli swoje miejsce we wszechświecie. No to jest tak, jakby być może kogoś jest to informacja, może dla jednej osoby, że jakiegoś jednego strzelczyka miejsce nie jest tam, gdzie obecnie jesteście, nie? To też może być taka informacja. I tutaj dla innych z Was też, no moi drodzy, finalnie pokazuje się dobra relacja, zgoda, nawet pogodzenie, szczęście raczej związku, spokojne życie bez przykrych niespodzianek w drugiej połowie roku. Tutaj można nawiązać jakiś dobry kontakt. Może to być kontakt z osobą z zagranicy, może to być znajomość, relacja z osobą z zagranicy, osoba bardzo charyzmatyczna, która, kochani, będzie miała na Was dobry wpływ. No i finalnie w tej drugiej połowie roku będzie się zamykać pewien etap w swoim życiu, ale moi drodzy, z osiągnięciem sukcesu, ze spełnieniem marzenia, z realizacją planu. No będzie tutaj, będą dobre perspektywy, też z osiągnięciem takiego spokoju wewnętrznego. Fajnie, moje drogie strzelczyki. Co wobec tego uczucia i miłość do końca roku u koziorożców? Uczucia i miłość do końca roku u koziorożców. Paść pentakli i rada. Sprawiedliwość. Paść pentakli i sprawiedliwość. Okej. Okay. Ach, znowu sobie źle odłożyłam. No dobrze, moi drodzy. Albo koziorożec kogoś uwiedzie, albo zostanie uwiedziony. Ktoś tu będzie kuszony i zostanie skuszony, to znaczy zostanie uwiedziony, czy tego chce, czy tego nie chce. Więc albo koziorożec kogoś uwiedzie, albo ktoś uwiedzie koziorożca. Moje drogie koziołki. Taka sytuacja. No, i jeszcze w drugiej części tego roku, moi drodzy, pojawi się też nowa szansa, właśnie nowa szansa na nową znajomość, na nową relację, na nową miłość, na nowy związek. Może być osoba młodsza od Was, jak najbardziej. Poza tym uwiedzeniem, będą tutaj się wkradały jakieś kwestie finansowe. Mogą to być uczucia w pierwszej kolejności przyjacielskie, koleżeńskie. One po pewnym czasie zaczną znaczyć coś więcej, będą zmieniać się w coś więcej. I może tutaj powstać taka relacja, związek powiązana z rozsądkiem. Powstać troszkę z czyjegoś rozsądku, ale będzie to relacja poważna, związek poważny na wiele lat, moje drogie koziorożce. Rada. Wskazówka, sprawiedliwość. No to tak już, moi drodzy, moje drogie koziorożce, powinniście z karty sprawiedliwości szukać dróg, które będą wnosiły równowagę do waszego życia.
Jest potrzeba równowagi, potrzeba balansu, potrzeba kierowania się też uczciwością. No, taka rada z karty sprawiedliwości. I tutaj właśnie jest, tu jest pokazuje sprawiedliwość kierowania się w życiu rozumem, rozsądkiem, logiką. Zadbanie w związku o równowagę i o harmonię. Tu będzie trzeba o to zadbać. Moi drodzy, być może będziecie chcieli rozliczać się z kimś albo dzielić jakiś majątek. No, jakby porządkować swoje sprawy w sensie prawnym, społecznym, takim rozliczeniowym też. I no, będziecie rozważać plusy i minusy zaistniałej sytuacji, czy plusy i minusy zaistniałej relacji, zaistniałego związku. No i tutaj trzeba pamiętać, żeby kierować się uczciwością. Wy tutaj finalnie uporządkowujecie swoje sprawy prawne, społeczne. Będziecie dokonywać jakiegoś wyboru w relacji, w związku z jakąś osobą. Możecie też komuś wybaczyć. Może sobie będziecie wybaczać, ale możecie też komuś wybaczyć, kochani. No, fajnie. Fajnie, fajnie w tej miłości też. Ciekawie, drogie koziorożce. Wodniki. Miłość i uczucia do końca roku u wodników. Dwójka mieczy, a rada wskazówkę. Król buław. Okej. U wodników jest dwójeczka. No to mamy, co mamy. Wodniki będą dokonywały w drugiej części roku wyboru, podejmowały decyzję. Wybór może dotyczyć dwóch osób, albo wybór może być pomiędzy dwoma osobami, ale wybór może być pomiędzy też jakby pomiędzy tym, jaką chcielibyście mieć tą relację, ten związek, tą znajomość? Jaka miałaby ona być? Czy to miałoby być coś poważnego, czy coś krótkodystansowego, czy coś długodystansowego, czy to miałby być na przykład romans? To są takie, to może też ta dwoistość tego dotyczyć w tej dwójce mieczy u kogoś. W każdym razie wybór będzie dokonywany, wiecie, bez faktów, bez dowodów, bez wiedzy. Tak na logikę. Tak powodnikowemu na logikę będzie ten wybór dokonany, jeżeli go dokonacie w ogóle. No to tak jak mówię, tylko na logikę. Ale słuchajcie, dwójka mieczy mówi też o równowadze. Mówi o takiej przyjaźni waszej z kimś w niedoli. Macie jakąś osobę, na którą będziecie mogli liczyć w drugiej połowie roku. Ale będziecie musieli najprawdopodobniej wybrać logicznie, po prostu na logikę dokonać wyboru. Wy możecie też pokazywać wycofanie wasze w danej sytuacji lub takie zamykanie się jakby w sobie albo zamykanie na kogoś. Wodniki też pokazują niektóre z was blokadę na nowe znajomości. Możecie być nawet tacy trochę chłodni pod względem emocjonalnym w drugiej połowie roku. No, nie będziecie za bardzo chcieli. Być może. I możecie tego wyboru dokonać na logikę. Nie zapraszając na przykład do swojego życia nowej osoby, do relacji, do związku. Także tutaj dwójka mieczy pokazuje dla osób, które są w relacjach i w związkach, ale też i dla singli niektórych, dobrą komunikację, a osoby, które są w relacjach i związkach, dobra komunikacja między partnerami. Niektórym pokazuje tą konieczność dokonania wyboru, jakiś wewnętrzny dylemat. Inni z was nie będą gotowi na nowy związek, nową relację, tak jak powiedziałam, zablokowani na nowe osoby. Może być takie pokazanie, jakby życie razem, a tak naprawdę oddzielnie, i takie wyczekiwanie, brak działań. Tak, jakbyście byli z kimś razem, ale żyli oddzielnie. No tak się też dwójka mieczy tutaj pokazuje. No
Będziecie mieć różne drogi wyboru, ale no, wybór będzie bardziej na logikę, jeżeli zostanie jakiś podjęty, dokonany. Być może będziecie niezdecydowani i po prostu skupicie się na własnych przeżyciach uczuciowych, emocjonalnych. Jakieś dylematy wewnętrzne nie pozwolą Wam może na dokonanie wyboru w tym roku. Możecie być trochę rozdarci. Możecie mieć też taki lęk przed tym, żeby cokolwiek zmieniać w Waszym życiu uczuciowym. Tutaj też taka informacja się pojawia. Moi drodzy, król buław w Radzie, w wskazówce. Król buław w Radzie, w wskazówce. No, król buław radzi Wam, abyście podejmowali ryzyko, bo bez ryzyka nie jesteście w stanie nic zyskać. Taka rada. Weźcie, jak z Wami rezonuje. Król buław idzie po sukces, tak? I też rada jest taka, aby kierować się w życiu uczuciowym uczciwością, bo takie działania będą zawsze Wam przynosiły korzyści, moi drodzy. W tej miłości dojdzie do głosu ambicja. Raczej będziecie osobą prowadzącą w relacji, w związku, liderem. Moi drodzy, pokazujecie szczere zaangażowanie. Finalnie szczerze się angażujecie w relacje, w związek. Nawet będziecie okazywać wielkoduszność, dużo ciepła, tak nie jak wodniki. Taka Wasza energia bardziej ognista, bardziej taka więcej ciepła, więcej zrozumienia. Może chodzi o, no właśnie, bo chodzi o to, że w miłości warto podjąć ryzyko i może tutaj bardziej chodzi o okazanie uczuć takich ciepłych i zaangażowania się w jakąś relację, w jakiś związek. Dla singli są zmiany, idą nowe znajomości, nowe relacje jak najbardziej. No natomiast, tak jak mówię, nie każdy będzie chciał tutaj dokonywać wyboru, tak jak wcześniej powiedziałam. Zmiana jest możliwa, ale nie każdy dokona tego wyboru. No, z tym królem buław, kochani, może być bardzo fajnie w waszych relacjach, w waszych związkach. Może być dużo energii, dużo sprawczości, dużo działania. Będziecie też trochę ryzykować. Właśnie będziecie może tacy nie w swojej energii, zaryzykujecie i to wam się opłaci. Bardzo fajnie. Ok. Po wodnikach są rybki. Miłości, uczucia u rybek do końca roku. Królowa mieczy. Królowa mieczy. I rada. Paśki lichów. Królowa mieczy i paśki lichów. Rada, wskazówka. Moi drodzy, w waszych relacjach, związkach trochę się ochłodzi atmosfera. Może to za sprawą kobiety, ale niekoniecznie. Ochłodzi się dlatego, że ktoś, no, pokazuje tutaj kobieta, że będzie dominowała w relacji, w związku, w waszej znajomości. Bardzo logiczna, bystra, inteligentna. Nie okazująca uczuć, raczej taka zewnętrznie dosyć chłodna, może oziębła, oschła. Pokazuje się nam tutaj taka osoba. No i te uczucia może wyrażać w taki sposób właśnie niegorący, że tak to powiem. W każdym razie bardziej będzie skupiała się na jakichś zasadach, które będzie chciała wprowadzić w waszą relację, w wasz związek, w waszą znajomość. No, mogą to być duże wymagania, duże oczekiwania względem siebie, względem was, więc będzie osobą wymagającą. Będzie chciała jakichś zasad, ustanowić jakieś zasady w relacji, w związku. Nie wiem, czy będą wam odpowiadać te zasady, czy się zgodzicie. Jeśli się zgodzicie, to ta osoba będzie dyktowała te warunki i będzie dominowała. No to jeśli chcecie taką dominującą nad wami osobę, to tak, to proszę, to macie jak najbardziej. Jest to możliwe. U niektórych może szykować się jakiś rozwód. Jeśli chcieliście, czekaliście na rozwód, to w drugiej połowie roku będzie ten rozwód. Dostaniecie rozwód. Tu jest pokazana taka informacja. Jeżeli chcieliście. Jaka rada, jaka wskazówka, drogie rybki? Paś kielichów.
No, bardzo pięknie. Dlaczego? Dlatego, że ci, co chcą, tak, w tym paziu kielichów, to będziecie cieszyć się z drobnych przyjemności, dosłownie, moi drodzy, ale finalnie ktoś odda się rodzinie, czyli jeżeli to będzie rozwód u kogoś i chcieliście rozwodu, to bardziej pójdziecie w kierunku rodziny, z takich relacji, stosunków rodzinnych. Ale to oczywiście, jeżeli nie chodzi o rozwód, nie było rozwodu, tylko właśnie taka osoba się pojawia w relacji, czy dominuje, no to tutaj właśnie część z Was decyduje się na oddanie tej osobie, tak? I rzeczywiście może ta osoba przejąć inicjatywę, kontrolę w tej relacji, dyktować warunki. Słuchajcie, paź kielichów pokazuje nowy związek, nową relację, więc jeżeli chcieliście, to tak, początek nowego uczucia. Pokazuje też zmianę w relacji, czyli jeżeli wcześniejsza relacja była ukrywana, była relacją taką, wiecie, typu romans, to tutaj powstaje z tego związek, relacja, czyli przekształcenie tego romansu w związek. Przychodzą dobre wiadomości w sprawach uczuciowych, bardzo dobrze, ale wy też jesteście otwarci na wyciąganie wniosków z doświadczeń uczuciowych, emocjonalnych, no i finalnie będziecie słuchać swojego wewnętrznego głosu, to co podpowiada wam wewnętrzny głos. Moi drodzy, finalnie tu mogą być bardzo fajne, sympatyczne spotkania, szczególnie jeśli to nowe uczucie, nowa osoba, randki, miłe wiadomości, fajne wydarzenia też, wzruszające wydarzenia. No, mogłyby tu być jakieś oświadczyny, zaręczyny, mogłyby być i inne randeczki. Moi drodzy, jest też możliwość uzyskania wsparcia emocjonalnego. Mogą tu być wyznania miłości, może tu być pójście na kompromis w jakimś sporze, istniejącym, trwającym sporze. Wypracujecie kompromis, więc tutaj wszystko się może udać. Buziaczki, papa. Pa.